Mamy wskazać wartość x, wiedząc, że podany ciąg jest geometryczny. Przedstawiam dwa proste rozwiązania. W pierwszym z nich skorzystamy z następującej własności ciągu geometrycznego. Mianowicie kwadrat wyrazu środkowego to iloczyn wyrazów sąsiednich. Po podstawieniu danych w zadaniu liczb dostaniemy następujące równanie. Ponieważ 27 dzieli się przez 3, a nawet przez 9, podobnie jak 18, zatem zamiast podnosić tę 18 do kwadratu, podniosę do kwadratu osobno 9 i 2. To mi daje po lewej stronie 81 razy 4. No i teraz dzielimy obie strony przez 27, co daje po lewej stronie 3 razy 4, czyli 12. Ta 12 to oczywiście suma 5 i 7. Zatem odpowiedź jest w punkcie C. W drugim rozwiązaniu skorzystamy wprost z definicji ciągu geometrycznego. Aby otrzymać 18, czyli drugi wyraz, musimy pomnożyć pierwszy wyraz przez q. q to iloraz ciągu geometrycznego, czyli jak sama nazwa wskazuje, iloraz 18 przez 27. Po skróceniu przez 9 dostaniemy 2 trzecie. Zatem, aby otrzymać trzeci wyraz, czyli x plus 5, musimy pomnożyć 18 przez 2 trzecie. To nam daje x plus 5 równe 12. Zatem potwierdza się wynik z pierwszego rozwiązania.